7654321. Oh, this you crazy mother. Ty, dzień dobry, kochani! Dzień dobry! Tu gotowacze! Co my dzisiaj dla Was robimy? Najpierw dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, bo nas tym bardzo motywujecie, jak dajecie lajki, komentarze i subskrypcje i wszystko. Więc dzisiaj dla Was gotujemy chili con carne. No. Chyba będzie pyszne, co? A co mam za fryzurę? A dzisiaj mam nową fryzurę i nie zakładam peruki. Będę gotować łysa. Dobra, łysa to dopiero będziesz, jak będzie milion subów, Adrian na goli głowę i tatuje. Ale ja to zrobię. Jak dajcie milion subów, to ja ogolę tą głowę i będę tatuować wszystko. Co my potrzebujemy, kochani, do tego? Pół kilograma do 800 paprykę. Gramów mięsa mielonego, wołowego. Jedną paprykę, już Dawid pokazał. Dwie cebule. Jedną... czekaj, co to, jak się to jest? Jedną kukurydzę, co nie? A co ty te jakieś bio kupiłaś? No nie było innych, tam no, były sprzedane. Na pewno nie. Będziemy dzisiaj jeść zdrowo. Przepłaca! I dwa razy czerwone fasola. Fasola czerwona. Jak ktoś nie lubi czerwonej fasoli, może dodać białej, ale normalnie w chili con carne jest czerwona fasola. Więc to zaczynamy. Najpierw trzeba mięso podsmażyć, dlatego już patelnię nagrzewamy przykrytą pokrywką, żeby nie wsadzać do niej tłuszczu. I będziemy na tej patelni smażyć od razu to mięso mielone, żeby nie było takie tłuste, to żarcie. Bo ty zawsze mnie nagrywasz tak, że nie chcesz pokazać to, co ja chcę, Dawid. Dobra. Tu chcę pokazać, że mamy patelnię przykrytą pokrywką, tylko po to, żeby nie wrzucać na patelni tłuszczu, żeby od razu mięso mielone dawać na patelnię rozgrzaną i to mięso wtedy się wytopi z własnego tłuszczu. Zetnie się też, no. Zciąć to ja zaraz mogę ci tą brodę, bo już powoli jest taka długa. A ja głowę tobie. Włosy. Ale po co ci taka długa ta broda? Wybieram się na wakacje do Arabów i muszę być podobny. Nieprawda. Co powiedziałeś? Że będziesz ją trzymał krótko i co teraz robisz? Ciebie trzymam. To, że ja nie mam warkoczyków na głowie, nie znaczy, że ty musisz sobie zapleść je na brodzie. Dobra, tam. Kochani, jakbym chciała wardęgę, to bym do niego napisała. To tutaj wrzucacie tą cebulkę pokrojoną w kostkę i to trzeba razem podsmażyć. Troszkę soli oczywiście i pieprzu, żeby ta cebulka fajnie się podsmażyła. Ile to ma się smażyć? No tak aż się usmaży, Dawid. Nie wiem, no jak będzie troszkę takie... ta cebulka jak się troszkę tam podsmaży, co nie? Żeby nie była za dużo podsmażona, bo wtedy będzie gorzka. No tak trochę jak zawsze do mięsa, no kobitki wiedzą. Dobra, ona tam robi, ja szybko paprykę jej robię, bo... krzyczy na mnie. Ty jakbyś zrobił, to byśmy już dawno byli dalej. Słuchajcie, wiecie co, papryczkę tniemy, bo Dawid się robił już zjedz śniadanie. Ja wam pokażę coś. Upiekliśmy dzisiaj rano, żeby nie było ciasto, co nie? No. Zobaczcie, ile zostało tego ciasta. Pół już nie ma. No nie ma. Typ wpierdzielił z nutellą, tak jak zwykle. To jest ten sernik, co myśmy robili. Wiecie, że u nas takie ciasto na dwie osoby istnieje tylko dwa dni. Dzisiaj i jutro. No tak. I nie ma ciasta po prostu. On zjadł to ciasto. I bierze się, jak ja się biorę za gotowanie, za nagrywanie, mam tłumaczenie, to on zmywa talerzyki z ciasta 20 minut już. Niekładnie. Dobra, kochani, pokroicie tą papryczkę tak o na kostkę, raz, dwa. Wiecie co, normalnie daje się paprykę chili, ale myśmy mieli dwa przypadki takie, że pokroiliśmy tą paprykę chili na takie prążki, co nie, to były tak. Takie. I wrzuciliśmy to do jedzenia, gotowaliśmy to oczywiście i z niej się stał taki... jakby pasek, gumka, nie wiem, to było no, tak niedobre. Takie, no właśnie, tak jak z plastiku, coś takiego. Nie, niedobre, więc postanowiliśmy, że dodajemy dzisiaj normalną paprykę i dodamy zamiast tej papryki chili po prostu... same ziarenka. Tak, same ziarenka, mamy taką przyprawę, zaraz wam pokażemy i same ziarenka po prostu dosypiemy do tego i będzie ten sam smak, a nie będziemy mieli tych... plastikowych gumek, tak jakby mi z włosów spadły. Teraz przyszła pora otwieranie tego. Wiecie co, mam taki patent, bo mam bardzo długie paznokcie. Ja bardzo lubię, kiedyś nosiłam tylko krótkie, teraz lubię długie, ale mam patent na otwieranie coli i na otwieranie takich puszek. Po prostu biorę małą łyżkę, podważam tutaj, o, i już jest gotowe i mogę sobie wtedy otworzyć. Widzisz? A fajny patent, ostatnio miałeś w skarbie, chciałeś wyciągać ręką stąd.
Tak, bo się... Nie, bo po prostu, zrobiła, wiesz co... Zrobiła sobie taką szramę. Tak, bo wiesz co, bo to jest to, jak ty... Ja chcę szybko, 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 a ty nie masz czasu. I wtedy ja muszę wsadzić rękę tam, gdzie nie trzeba i zaraz mam... Wystarczyło wziąć tą łyżeczkę, którą otworzyłaś puszkę. Dobra, kochani, paprykę już mamy. Tu wrzuciliśmy sobie te czerwone... Kurde, czekaj, czekaj, bo ja muszę to wszystko wyciągnąć, żeby znowu się nie ten... Ręką. Nie, nic ręką nie będę robiła. Dobra, jak już tak to wygląda, to bierzemy tak. Dwa buliony warzywne do tego. Przecier pomidorowy. Nie, ty jak ty to nazywasz? To jest koncentrat. Można też pasaty dać, jak kto chce, co nie? No. Jak lubicie, jak wam to pasuje. I teraz mamy tutaj te... Czyli floken, ja mam to z Niemiec, ale to na pewno też jest w Polsce. W Polsce też jest, tak. No, takie wiecie, nasiona tych. Chili. Chili, to trzeba wkręcić, 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 ale zaraz się wkurzę i otworzę to opakowanie i zasypię chyba. Chyba bo jak tak. Ja to będę kręcić, to wiesz, że to się będzie kręcić? Ja będę szybciej. To ja zaraz zajoba dostanę. Dobra, do tego trzeba nalać wody, zaraz wam pokażemy, tylko niech Dawid tutaj pokręci trochę, dobra? Kochani, to ma wyglądać tak, lekko czerwone, tu zobaczcie od tego przecieru czy pasaty, obojętnie co dajecie do środka, co nie, żeby to było takie lekkie czerwone, trochę pomidorowe. Co możecie dodać do środka jako paprykę? My akurat lubimy żółtą czy pomarańczową, bo ona nie ma tyle goryczy, ale można dodać zieloną, czerwoną, jeszcze jeżeli to ma być bardziej kolorowy, to możecie dodać i zieloną i czerwoną, wtedy macie wszystkie kolory, jakie chcecie. I to teraz przykrywamy, oczywiście dolaliśmy wody, wszystko wymieszaliśmy, żeby to się troszkę porczyło, co nie? Przykrywamy to i to się ma gdzieś tak prykolić z pół godziny, 40 minut. A później jak nastawicie to 6 godzin około? Słucha? No. Tak, nie słuchajcie jego, bo chyba jest głupka wersja. Ale z czym my to zrobimy? Z takimi taco. Gdzie my to kupiliśmy w ogóle? W Carrefourze. W Carrefourze chyba, co nie? I tak jak tutaj wygląda, do nich je się podgrzewa oczywiście w piekarniku i można wtedy zalać je po prostu tak do środka, tą chili con carne i do tego sałatę zrobimy... Z cebulką? Nie. No cebulę tak podać. Nie zrobimy sałatę z cebulą. Cebula i majonez. Nie, nie zrobimy. Jaki majonez? Jezu, słuchajcie, zwariować idzie. Kochanie! Halo? Nie ma sałaty, a już się ubrałeś, już widziałeś, że nie ma sałaty lodowej? No nie ma. No to co? Wypuszczam cię na wolność, idziesz kupować sałaty. Wiesz jak to wygląda? No nie kapustę, nie. Żebyś nie wyszedł właśnie na głowę. Sałata, okrągła, zielona, tak jak kapusta, tylko sałata, dobra? Kapusta lodowa, tak? Weźmiesz sobie obrazek ten z Google'a? Nie, no ja nie wierzę. Kapusta lodowa. Tak, ale nie z lodu. Ona się tylko tak nazywa. Przecież na sałata lodowa, ty. Co? A ja powiedziałam kapusta lodowa? No zapytałem się ciebie, czy kapusta, ty mówisz, że tak. No to dobra, to ja nie wiedziałam. To kapusta sałata. Czy sałata? Sałata lodowa, kocham, nie? Dobra, no lecę do sklepu. Sayonara, do widzenia. A buzi to co, k***a? Toto, hasło. Złoto. Złoto? 8 zł, kurwa. Co? No. Kapusta lodowa 8 zł? Sałata, kurde. O kurde, teraz mi wcisnąłeś tą kapustę w łeb. I teraz cały czas gadam kapusta. 8 zł? Taka nie za ładna na wygodę. Cóż. Będziemy jeść i tak. Żywóz w Polsce ciężki żywioł. O. Ale pokaż, śmierdząca czy nie? Pachnąca? Nie. Co? Nie. Takie gorzkiem pachnie. Gorzkiem? Gorzkiem. Co ty gadasz tam? Daj to spróbować. 8 zł, takie coś? No. Przecież to się mieści w moich rękach. No w mojej też jednej. Kurde, to jest mniejsze niż silikonowy cycek. Ale jaka ty, zobacz taka potem. No zobaczymy. Zobaczymy, czy pusta w środku. No nie, no spoko, ale zanim ją, zanim wywalimy to, co nie jest fajne i umyjemy. Pozostanie tyle, że... Ojej. No będziemy robić, no trudno. 8 zł trzeba zjeść. Właśnie. W tym kraju lepiej być alkoholikiem chyba niż jeść. Dawid, nauczyli nas nie wybrzydzać. Trzeba jeść co dają. Co, na co stać. Nie wybrzydzać.
Kochani, robimy sobie taki sos winegrywek, to się nazywa tak, taki tutaj, troszkę taki kwaśno-słodki, czy jak to się nazywa, troszkę cebulki, którą żeśmy zostawili sobie, trochę ziół, trochę oleju, trochę wody, trochę cukru, trochę kwasku cytrynowego, ja nie dodaję octu, bo ja nie lubię tego zapachu, więc daję kwasek cytrynowy i do tego pokroimy tą sałatę lodową. Muszę teraz uważać. To trzeba skarbie plastikowym nożem robić. Czym? Chyba, że weźmiemy po prostu drugą deskę i tak deską też będziemy kroić. Jak ty mnie będziesz robił w balona? No tak słyszałem, że to podobno jak się metalowym kroi, to witaminy wyciąga. Co? No. Metal wyciąga witaminy z sałaty, tak? Tak, tak słyszałem. No to dobra, ponieważ ta sałata kosztowała 8 zł i tak gówno ma w środku, więc jest obojętne, czy ją pokroimy, czy ją zmiażdżymy, czy co z nią zrobimy, co nie? No. No to dobra, to kroimy. Kochani, te tacos możecie zrobić dowolną ilość, co nie? Dawid chce zjeść 3, no nie wierzę w to, że nie dopieczę później. Ja zjem 2, więc wkładamy to tylko na 5 minutek dosłownie do piekarnika. Na 200 stopni. Na 200 stopni. O. I się piekło. I żeby one się tylko tak podgrzały, troszeczkę spiekły. Nie dużo. Może nawet tylko na 4. Ciuch! Dziękuję. To ma się tylko tak podpiec, nic więcej. I zaraz to wyciągamy i pokażemy, jak to się serwuje. Już tak pachnie, że nie mogę się doczekać. A czemu nie zrobiłeś na 3D? Bo nie powiedziałeś. A no to, ja to pierwszy raz robię. A nie zapytałeś się. Zapytałeś się na ile no stopni. No to włącz na 3D. Co? Włącz na 3D. No niech teraz już będzie, no trudno. Dobra, się upiecze, tak. Dobra. Spoko, będziemy jeść tak, jak ty zrobiłeś sobie. No i fajnie. To już jest gotowe, zobaczcie, takie troszkę brązowe. Teraz bierzemy to, no ja mam właśnie duży plusak, mam duże długie paznokcie. I teraz wlewamy to, o jak to pięknie syczy, zobaczcie tutaj. I bierzemy następne. O. Ach. Jeszcze kiełbaska i będzie dobre. Jaka kiełbaska? O, widzicie? Tak to wygląda. Pięknie. I teraz Dawid potrzebuje dużo sałaty. On bardzo lubi. Więc tu dajemy sałatę. Niam, niam, niam. I już może sobie jeść. Dziękuję, kochanie. To dobre. Zaraz próba testu, czy tam smaku. Kochani, zanim Dawid nagra, to oczywiście moje już nie jest chrupiące. No bo tak jest. No bo tak jest właśnie, to trzeba poczekać, aż wystygnie, aż to, aż tamto. A to się... No właśnie. Trzeba podmuchać, skarbie, pazerniaku. Zaraz ktoś się przypierdzieli do mnie, że je w czapce. A ja jem, bo to jest mój dom. I tak mówimy. Ale dobry sos zrobiłaś. Tylko, że sobie język już poparzyłem. Zajebiście ostre. Z tym tacos takie mają. Bardzo dobre. Sosik mega. Można to jeść też z ryżem, kochani. Można to jeść też z tymi takimi małymi trójkątami. Na czosy. Też można na czosy na przykład upiec sobie z serkiem w piekarniku i zjeść na gorąco i maczać w tym. Co? O kurde. Zajebiste. Słodko, kwasne. Idealne. Ludzie, róbcie to. Zajebiste. Dobra, ty. Jestem taka potrzebna, kochani. Idę usiąść, łapka w górę. Zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że na milion subskrypcji Adrianna Golikłowę. I tatuje. Nie przepuści mi tego, co nie? Nie. Na razie, pa, pa! Pa, pa!